Díganme, mai en Canara, movie Tera de Chihuahua, si esta persona que fin por con Samartanin, fin por su vaca y son cebosas. Y creo que un braco fin, una pan super jaro, fin axen. Change the damage they've done. He's hiding something. I want him dead. Really? Never got in. You buried him to haunt you. Why did you disappear? I film polega po chłopcu wynaskolekni i który jest big fanem jakiego osoba bohatera. Niestety wszyscy myślą, że on już szeje, ale może ten sobą bohater szyć wśród innych. I nasz mały chłopiec właśnie i okrywa prawkę i zbiera kawałki na jego istnienie. No i go poznaje. No i widzę, że to nie jest zwykły człowiek, ponieważ ma na ludzką moc i rozwara i małych dzieci i nie tylko. No i ten nasz mały chłopiec, no nie jest zwykły, jest dobrym chłopcem, bo nasz jest w jakimś kanku i pikpulów kuszy i na którym pomaga grać inne rzeczy i jest takim też niezwykłym chłopcem, tylko polubiona, ponieważ i jest no bardzo generwujący ten chłopak i ciężko się nerwuje, ciężko krzyczy, no jest krykać agresywny, no i nie idzie tego chłopca na siebie lubić i trzyma się na go kciuki. Myślę, że film będzie trochę fajniejszy, niż jak tak się nazywał, czegoś w tym filmie mi zabrakło. Film niby jest o jakimś superbohakerze, ale jakoś oglądany tak, no jakoś niezbyt fajny. I ten nasz superbohaker ma na ludzkie moce i jak marsza zbyt wysoką temperaturę ciała, to musi i no albo się umyć zimną wodą, no albo jeść i całą lekówkę leków, ponieważ musi ochłosić swoje ciało temperaturą. No i ten mały chłopiec tak koleguje tym super bohakerem, no i on właśnie i widzi, że tam ten jego niby jakiś tam brat jest i właśnie z nim się zgłosił i wojna i tutaj walczył, ponieważ ten jego brat robi taki i spotkanie miastkowe i którym namawia wszystkich, żeby rozwalali i krakli i takie niefajne rzeczy i nasz główny bohater się go podtrzymać super haro i tutaj właśnie mogą ze sobą kuczyli i szkółki walki. Jak mam film mi oglądam na niskim poziomie, będzie, że film będzie fajniejszy i z czegoś mi w tym filmie zabrakło, ta walka finowa jakaś nie powala na kolana. Jak oglądałem Magic Off, to jakoś tam było lepiej pokazane, jak ta walka dynamiczna
i Subak się podejrzył, tutaj nic takiego nie ma, tutaj pchać tylko naszego i tego buraka i w ogóle nic, słabe to była kawalka filmowa, więc przez to film Kaśku się grać, moja ocena. Szkary na 10, film można obejrzeć choć trzeba, są o wiele lepsze filmy o superherów. Okiem to tyle, jako słuchnika komentarz na komentarzach, czyli fajny, czy nie fajny, jak na muzyka jest tylko fajna, a tak jest, Alina już jest złamana. Okiem to tyle i do zobaczenia na kolejnych filmikach na moim kanale.